Siostry pasjonistki z parafii świętego Józefa Robotnika w Kielcach organizują coroczny kiermasz misyjny. W tym roku niezwykła inicjatywa odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 października. Celem jest wsparcie misji w Kamerunie. W studiu jest Michał Łosiak. Witam cię, Michale. Witam cię serdecznie, Piotrze. Bardzo to miła informacja i że takie wydarzenie się odbędzie, to poproszę cię w takim razie o szczegóły. Tak, no ten kiermasz coroczny to zawsze takie wyjątkowe wydarzenie dla w zasadzie całej wspólnoty parafialnej na kieleckim Szydłówku. Wiele ludzi angażuje się w jego organizację. Posłuchajmy, co na ten temat mówi pasjonistka siostra Faustyna Czajkowska. Jak zawsze nie zawiedli nas nasi sprawdzeni darczyńcy. Wszyscy przekazali swoje książki, foldery, gadżety, by można je było jako pamiątkę zabrać do domu i przy okazji złożyć ofiarę na misję. Najbardziej wzruszają jednak dary prostych ludzi. Przynoszą na kiermasz własnoręcznie wykonane drobiazgi, gipsowe figurki i dewocjonalia. Dzielą się tym, co mają i czynią to z radością. Warto dodać, że siostry od wielu lat niosą pomoc w Kamerunie. Są m.in. w Bertoła Tigaza i pracują tam w przychodni, w której leczą się chorzy m.in. na AIDS, malarię i tyfus. Kolejna placówka, gdzie posługują siostry, jest w Ndelele. To takie małe miasteczko bez prądu, wody i przejezdnych dróg. Prowadzą tam siostry przychodnie i pracują wśród najbiedniejszych ludzi. Warto wymienić także Jaonde w tej najbiedniejszej dzielnicy, gdzie nie ma ani szkoły, ani szpitala. Siostry pragną otworzyć centrum dziecka ze żłobkiem, przedszkolem, szkołą i stołówką. Do tego oczywiście potrzebne są pieniądze, no a my wsparcia możemy udzielić właśnie podczas kiermaszu misyjnego, który przypomnijmy już 17 października w parafii świętego Józefa Robotnika w Kielcach. I zapraszam oczywiście do szczegółowego także tekstu Michała na stronie mkielce.pl. Bardzo ci dziękuję. Adrianna Linertowicz, Radio M Kielce. Znajdujemy się właśnie przy parafii świętego Józefa Robotnika w Kielcach, gdzie trwa coroczny kiermasz misyjny. Dzisiaj możemy wspomóc ludność Kamerun. Na czym polega idea kiermaszu? Dziś przeżywamy wyjątkowe święto w parafii świętego Józefa Robotnika. Jest kiermasz misyjny, wspólnie wspieramy misję, wspólnie działamy na rzecz misji, modlimy się za misję. Mówi siostra Faustyna Czajkowska, pasjonistka. Nasz kiermasz nie odbył się, gdyby nie wolontariusze ze szkoły podstawowej numer 1 oraz wolontariusze ze szkoły podstawowej numer 27, którzy bardzo pięknie angażują się od samego rana po to, aby nasza, no można powiedzieć, impreza była w taki bardzo dobry sposób przekazana im. Nasz kiermasz odbywa się dzięki życzliwości naszego księdza proboszcza, księdza prałata Jana Iłczyka i gdyby nie jego dobroć i otwarcie i zaangażowanie, nie byłoby takiej możliwości, abyśmy mogli w ten sposób pomagać siostrom pasjonistkom, które pracują w Kamerunie. Mówi siostra Brygida Paszkowska, pasjonist. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.mkielce.pl. Adrianna Linertowicz, Radio M Kielce. Na uwrele robili. Dzieci pouczą się, jak myć ręce i za piękne lekcje. Merci, Rédemptoriste. Mission, toi qui nous as donné les moyens pour stopper le coronavirus en délégué. Merci i także dziękujemy siostrom z Kielc, które ich dzieci dostały właśnie tornistry i tak inni dostaną również i tyle mogliśmy kupić mydła, produkty, żeby uczyć ludzi, bo nie mają wody bieżącej. Szczęść Boże.